Jeszcze do końca marca można przesyłać zgłoszenia do udziału w 32. przeglądzie piosenki religijnej Wincentiana 2017. Konkurs organizują krakowscy misjonarze dla tych, którzy miłość do Boga chcą wyśpiewać. Z klerykami Wojciechem Kaczmarkiem i Hubertem Kowalewskim rozmawiać będzie Michał Henkel. Mówi się, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. To bardziej rozmodlonej imprezy niż Wincentiana ciężko chyba znaleźć. No, mówi się, że kto fałszuje, ten trzy razy się modli. Natomiast na Wincentianie jednak skłaniamy się do tej pierwszej opcji, czyli do tego, żeby ładnie śpiewać i nie fałszować, no bo cała Wincentiana jest to przegląd piosenki religijnej. Cały przegląd ma charakter konkursu artystycznego, na który zjeżdżają się młode zespoły z różnego rodzaju parafii z całej Polski. Przyjeżdżają, spotykają się. Wincentiana to są takie trzy hasła: ludzie, wiara i muzyka. Sam termin piosenka religijna jest już bardzo szeroki. O jakich piosenkach konkretnie mówimy? No bo wybór jest rzeczywiście ogromny. Nasz przegląd ze względu na charyzmat świętego Wincentego a Paulo ukierunkowany jest na tym, żeby piosenki, przynajmniej jedna, bo w konkursie trzeba przedstawić dwie piosenki i jedna musi być jakby dopasowana do tematyki wincentyjskiej, poruszać na przykład tematy ubogiego, pomocy społecznej, czynów miłosierdzia i zachęcamy do tego, żeby tworzyć właśnie swoją piosenkę, napisać własną, a ponieważ te zespoły, które przyjeżdżają, związane są z naszą parafią, no to mają obeznanie z tym charyzmatem i jest to im bliskie. No właśnie, kto przyjeżdża na Wincentianę, kto w niej bierze udział? Generalnie można powiedzieć młodzież z całej Polski. Zapraszamy też różnego rodzaju gości specjalnych, też gwiazdy każdego roku muzyczne. W tym roku już możemy powiedzieć, że takimi gwiazdami będą, no a, że nasz zespół Lazaryści, dalej zespół Młode Koty, zwycięzca festiwalu organizowanego przez Chrześcijańskie Granie, odkrycie też można powiedzieć chrześcijańskiej muzyki ostatniego roku, kleryk Maciej Czaczyk z Seminarium Szczecińskiego, zwycięzca Must Be The Music sprzed paru lat, który po tym zwycięstwie zdecydował się wstąpić do seminarium i będzie jeszcze jedna gwiazda, ale na razie nie możemy mówić o niej. Natomiast jeżeli chodzi o uczestników, to mówię, generalnie młodzież przede wszystkim, młodzież, nie ukrywa no ta nasza wincentyńska z całej Polski i nie tylko, też młodzież również z innych parafii, nie tylko tych misjonarskich. Czy są jakieś wymogi co do liczby uczestników, co do instrumentów, na których grają? Jak to wygląda? Nie ma co do tego limitu. Jest jeden zespół ze Słubic, który przyjeżdża całą rodziną, to jest kilka rodzin, gdzie rzeczywiście na scenie występuje 20-30 osób, dlatego nie ma tego ograniczenia. Można wystąpić solo, można wystąpić w zespole, ale wiadomo, że jeżeli to jest zespół, który używa różnych też instrumentów, to podwyższa jakby też jakość, ponieważ przygotowania dużo więcej wymaga przygotowanie całego zespołu, który zagra piosenkę, a co innego, kiedy wokalista sam występuje. Naprawdę co roku przyjeżdżają takie osoby, że zaskakują nas swoim poziomem, że potrafią tak to przygotować i to bardzo cenimy. Coś się na tym rynku muzyki i piosenki religijnej pozmieniało chyba. W ostatnich latach można powiedzieć, że wyszła z parafii, wyszła z kościołów, wyszła ze zgromadzeń. Słychać ją coraz częściej. Słychać ją coraz częściej, szczególnie w sieci. I bardzo nas to cieszy. Wincentiana to jest tradycja już przeszło 30 lat i kiedy czasem słyszymy właśnie o tych osobach, tych zespołach, które brały udział w Wincentianie, a później udawało im się na przykład nagrywać płytę, później jakoś działać, to jest bardzo budujące też dla nas. I dla nas jest to też wyzwanie, że może właśnie ci, którzy w tym roku przyjadą, którzy w tym roku będą się prezentować, może to będzie początek dla nich jakiejś muzycznej kariery. Zgłoszenia można nadsyłać do końca marca przez formularz, który znajduje się na stronie wincentiana.misjonarze.pl w zakładce rejestracja. Sam przegląd rozpocznie się 29 kwietnia. Patronem medialnym wydarzenia jest oczywiście Radio Plus.